W studiu mam przyjemność gościć Michała Konrada, który jest dystrybutorem tego filmu. Dzień dobry, witam. I obok gość zupełnie niezwykły, proszę państwa, Wojtek Makowski. Dobry wieczór. Nasz bohater, sportowiec, który na igrzyskach w Rio zdobył srebrny medal w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym. Tak? Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Tak jest. Skąd takie zestawienie obu gości? Za chwilkę się wyjaśni. Najpierw porozmawiajmy o filmie. O czym jest ten film i co właściwie on próbuje opowiedzieć? No właśnie. Film Historia Marii jest to niezwykły film. Przepiękne, artystyczne zdjęcia. Opowiada o dziewczynce. Dodam jeszcze, że jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Dzieje się we Francji pod koniec XIX wieku. I otóż pojawia się dziewczynka, która jest niewidoma i głuchoniema. Ojciec próbuje udzielić jej jakoś pomocy. Nie jest to proste. W zasadzie okazuje się, że jest niemożliwe. W związku z czym oddaje ją do sierocińca prowadzonego przez siostry. I tam ta dziewczynka trafia na siostrę, która stawia sobie za cel dotarcie do tego dziecka, które praktycznie nie odbiera bodźców, ani żadnych słuchowych, ani wzrokowych. Więc poprzez dotyk, poprzez czułość, poprzez przeróżne zabiegi związane też z węchem, daje jej różne przedmioty do identyfikowania. Doprowadza do tego, że to dziecko potrafi komunikować się językiem migowym, jest w zasadzie w pełni przystosowane do życia w społeczeństwie mimo swojej niepełnosprawności. Więc jest to film, który w ogóle on jest bardzo pozytywny, daje bardzo dużo nadziei i pokazuje też, że ludzie z dużymi niepełnosprawnościami też potrafią się cieszyć, potrafią we wspaniały sposób, inny niż my, poznawać świat. I warto też obejrzeć ten film po to, żeby jakby się zbliżyć do ludzi, którzy są tacy sami jak my, a po prostu trochę inaczej odbierają rzeczywistość. Ale myślę też, że to jest film o próbie znalezienia kontaktu w sytuacji, która wydaje się niemożliwa, przynajmniej pozornie, prawda? Tak, dlatego ten film również zbliża nas do zupełnie innych ludzi, bo my rzadko stawiamy się w to, pozycji, co czuje tak. drugi człowiek. Mhm. Więc wydaje mi się, że żeby trochę zyskać trochę empatii i trochę też na te jesienne wieczory, myślę, że to jest bardzo fajna propozycja. Czyli tak, za tydzień w piątek premiera w polskich kinach. Na teraz wyjaśnimy obecność... I Wojtek, tak? Wojtek też widział ten film. No właśnie. Tak, byłem obecny tydzień temu na premierze prasowej, co było. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Wprawdzie samych zdjęć zobaczyć nie mogłem, ze względu na to, że nie widzę jednak, że faktycznie również te zdjęcia były chwalone, natomiast ja o tym filmie mogę się wypowiadać zupełnie w samych superlatywach. Chociażby przez to, już tak jak Michał wspomniał, że jest to film oparty na faktach, co najbardziej do mnie przemawia, ponieważ uważam, że to życie pisze najlepsze scenariusze i tak naprawdę nadmiar fikcji niekoniecznie jest potrzebny. Tak, jesteś tego najlepszym przykładem. Ale w jaki sposób obejrzałeś film? Dzięki czemu? Obejrzałem film... Właściwie dokładnie mogłem zrozumieć to, co jest na ekranie dzięki audiodeskrypcji. Czyli... To jest właśnie bardzo ważna rzecz, o której też chcę powiedzieć, bo tak. To będzie jeden z niewielu, o ile nie pierwszy film, który prezentowany jest właśnie z... Pierwszy od 5 lat. Z audiodeskrypcją, czyli z opisem. Widzowie słyszą wszystko dokładnie to, co dzieje się tak, na ekranie. Na sali założyć specjalne słuchawki i mają opowiadane te sceny, które się dzieją, dzięki czemu no myślę, że sam Wojtek może opowiedzieć o tym, jak to... No Wojtku, w ogóle powiedz, tak. czy ten problem osoby niewidzącej przedstawiono wiarygodnie? Bardzo wiarygodnie. Tutaj trzeba podkreślić, że główna bohaterka jest osobą głuchoniewidomą, także ta niepełnosprawność jest jeszcze bardziej skomplikowana. Natomiast jest przedstawione to jak najbardziej wiarygodnie i faktycznie praca z takimi osobami wygląda dokładnie w ten sposób, jak ten film pokazuje, ponieważ wiem to stąd, że mój trener, z którym trenuję, Waldemar Madej, również kiedyś miał okazję pracować z takimi osobami w wodzie, prowadząc z nimi zajęcia na basenie i właśnie mówił, że ten kontakt odbywa się tylko i wyłącznie, może nie będziemy zdradzać. No może nie zdradzajcie. Zapraszamy do kin. Tak, za to powiedzmy o tobie troszeczkę. Chcę państwu pokazać to rzeczywiście obiekt unikalny. Proszę zobaczyć, w takim pięknym drewnianym pudełeczku przyniósł go Wojtek do studia. To medal. Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich w Rio. Tak, Paraolimpijskich. Tak, spróbuję nim potrząsnąć. Tak. A rzeczywiście, wydaje dźwięk. Właśnie grzechocze. Dowiedziałem się od Wojtka, że każdy kolor medalu ma inny dźwięk. Tak. Opowiedz proszę, jak wyglądały twoje zmagania, jak wyglądała twoja walka o srebro? Walka o srebro była bardzo zacięta.
drugie miejsce zająłem ex aequo z Amerykaninem. Razem staliśmy na drugim stopniu podium, także walka była naprawdę do ostatniej kropli krwi. Specyfika grupy osób niewidomych polega na tym, że tak naprawdę kiedy płyniemy, tak naprawdę nikt z nas nie wie, na którym jest miejscu. Nie widzimy rywala przed sobą, za sobą. To jest walka przede wszystkim z samym sobą i dopiero po wyjściu z basenu tak naprawdę dowiadujemy się, na których pozycjach dopłynęliśmy. Także... Ta chwila trwała długo, prawda? Zanim po dopłynięciu dowiedziałeś się, które zajęłeś miejsce. To chyba było gorsze niż sam start. Jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie. Skąd ty wiesz, jak płynąć? Skąd wiesz, że nie wychodzisz z toru? Jak to jest? Skąd wiesz, kiedy masz zrobić nawrotkę? Polega to na tym, że po obu stronach basenu stoją trenerzy, którzy trzymają w rękach takie specjalne pałki, tyczki i oni w momencie, kiedy ja dopływam do ściany, po prostu pukają mnie nimi. Mm-hmm. Ja wtedy wiem, że albo robię nawrót, albo jest czas na to, żeby finiszować. Ta rozmowa z Wojtkiem mogłaby jeszcze trwać, bo to jest człowiek niezwykle ciekawy, również zajmuje się muzyką i pewnie jeszcze się kiedyś spotkamy, żebyś mógł nam więcej o tym opowiedzieć. Tymczasem polecamy Historię Marii, film, który będzie już niebawem. Bardzo dziękujemy za waszą wizytę w studio.